Cześć, mam na imię Sebastian, jestem tech leadem oraz frontend inżynierem w firmie Lingaro, w której tworzę międzynarodowy produkt, który jest wykorzystywany w 110 krajach. Co prawda, w tym kursie nie skupimy się na frontendzie stricte, ponieważ chcę, żebyśmy stworzyli aplikację mobilną, ale przy użyciu technologii frontendowych, a mam tu na myśli React Native, czyli framework, który pozwoli na zbudowanie aplikacji zarówno na Androida, jak i iOSa. Dlaczego chciałbym, żebyś nauczył się React Native'a? Z prostego względu. Jest to technologia bardzo trendująca, a jak trenduje, to przede wszystkim jest mocno rozwojowa, a co najbardziej istotne, nasze zarobki również rosną. To, czym się zajmiemy, jest to aplikacja, która będzie zrzeszała studentów oraz nauczycieli. Studenci będą mogli oglądać kursy, a nauczyciele będą mogli je dodawać. Oczywiście zaimplementowanie wszystkich tych funkcjonalności, które mamy na widokach, zajęłoby o wiele więcej czasu, ponieważ to jest duży development, komercyjna aplikacja, więc zaczniemy to robić, setupujemy nasz projekt, a to co dalej się z tym stanie, to będzie zależało już tylko od Ciebie, bo jak zechcesz ją rozwijać, to droga wolna, ja nie widzę przeciwwskazań. Co do samego kursu, oceniam go na poziom raczej podstawowy, ponieważ to będzie setupowanie naszego projektu od zera, będę tłumaczył też dużo podstawowych rzeczy, ale to nie oznacza, że nie będzie wymagana już jakaś wiedza. To, co przede wszystkim mnie będzie interesowało, a Tobie ułatwi życie, to przede wszystkim znajomość JavaScriptu oraz Reacta. Według mnie, bez tego będzie Ci o wiele trudniej się poruszać i bardzo dużo czasu przepalisz na rzeczy, które całkowicie nie będą związane z React Native, tylko bezpośrednio z JavaScriptem czy z Reactem. Jeśli chcemy powiedzieć o bardziej technicznych aspektach kursu, to przede wszystkim zajmiemy się przygotowaniem naszego środowiska, wygenerowaniem projektu, a także porównaniem sposobów generowania, bo możemy skorzystać z React Native CLI albo z Expo. Poza tym w naszym projekcie zaimplementujemy Prettiera, Eslinta i Haskiego. Zepniemy to w git hooki, żeby wymusić jakość kodu, żeby nasz linter odpalał się z każdym commitem. Oczywiście potem możemy też zapiąć do tego testy. Następnie zagłębimy się już w samego React Native'a, gdzie opowiemy sobie trochę o podstawach, przejdziemy przez podstawowe komponenty, a następnie zaplanujemy naszą aplikację. Oczywiście nie zapomnimy też wspomnieć o debugowaniu aplikacji. Kiedy opanujemy już podstawy, przejdziemy do stylowania, gdzie zrobimy sobie również wprowadzenie. Porównamy różne podejścia, bo oczywiście możemy korzystać ze stylów inline, style sheeta czy style components. Kiedy już ostylujemy swoją aplikację i zbudujemy teama, zastanowimy się nad internacjonalizacją produktu. Ponieważ implementacja internacjonalizacji na tak wczesnej fazie rozwoju jest praktycznie bezbolesna, a następnie rozwijanie już z tym podejściem nie jest jakoś mocno męczące. Dzięki temu uzyskamy plus, że jeśli będziemy chcieli dodać kolejny język do naszej aplikacji, to jedyne co będziemy musieli zrobić, to przetłumaczyć słownik, a następnie go dodać do naszego repo. Po zaimplementowaniu internacjonalizacji skupimy się na nawigacji, czyli dosyć ważnym aspekcie w React Native, często dosyć ciężki dla nowych osób, więc zaimplementujemy sobie React Navigation, przygotujemy architekturę i to co zrobimy dalej, to zaczniemy budować nasze widoki z mockupów. Zaczniemy od naszego onboarding screen, na którym napotkamy jeden z problemów, ponieważ będziemy musieli zaimplementować bibliotekę do obsługi SVG, a następnie zajmiemy się uwierzytelnianiem użytkownika, czyli zapniemy naszą aplikację z Firebase'em, więc nasze logowanie będzie przez e-mail i hasło, a wszystkie dane będą w chmurze. Brzmi to łatwo, ale będziemy musieli to zaimplementować zarówno w iOSie, jak i Androidzie, a potem samą logikę w React Native. Jak to skończymy? Zorientujemy się, że tak naprawdę brakuje nam... Jak to skończymy? To okaże się, że nie mamy naszych formularzy do logowania i rejestracji. Więc zainstalujemy sobie bibliotekę React Hook Forms, która jest aktualnie najszybsza na rynku. Budujemy sobie na podstawie React Native'owego Text Inputa nasz customowy Text Field, który będzie obsługiwał o wiele więcej edge case'ów, a do tego będzie właśnie połączony z naszą biblioteką. I to co zauważymy, to będzie brakowało nam walidacji, więc oczywiście zaimplementujemy sobie też walidację, gdzie skorzystamy z Yupa. Kiedy już zrobimy nasze widoki i nasz cały proces outflow, omówimy sobie następne plany co do naszej aplikacji. Mam nadzieję, że Cię zachęciłem, więc do zobaczenia.